Good morning, children. How are you today? I'm fine, thank you. Moi drodzy, kolejna część unitu 7 przed nami. Story time. Mam nadzieję, że jesteście już w temacie i nabieracie już takiej lekkości w określaniu tego, co nas otacza i w opisywaniu tutaj historii i obrazków. Jesteśmy w temacie w zasadzie liczby pojedynczej i mnogiej. To jest dla nas teraz najważniejsze. Mówimy there is, jeżeli coś chcemy wyrazić w liczbie pojedynczej. There is a train, there is a tractor, there is a dog, there is a table, there is a book. Oraz w liczbie mnogiej, jeżeli tego jest więcej, niekoniecznie chcemy mówić konkretnie, jaka jest tego ilość, tylko po prostu widzimy, że jest czegoś troszkę, tak? Może być there are mountains, there are tractors, there are dogs, there are cats, there are books i tak dalej, i tak dalej. Ok, so now, open your book. At page 56, strona 56 w waszej książce. Okay? And we've got a funny story about Goofy and his train. Goofy jest bardzo beztroską postacią. And he's taking his friends on a train. To the trip to the mountain, tak? To jest chyba wycieczka do środka góry. Tak mi się wydaje troszeczkę. All right, so listen and look at your pictures and be careful, okay? Pupils book, unit 7, exercise 10. Listen and answer. Here's the train, Mickey. Good. I like trains. Hi, Mickey. Hi, Minnie. Jump on. Look, there's a river. Yes, and there are three boats. Mm-hmm. Look. There's a mountain. And there's a forest. Oh, yes. This is fun. There are fields. And there's a tractor. Look out, Goofy. There's a cow. Stop the train, Goofy. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na konstrukcję there is, there are. So we've got a train. So there is a train. Mamy tam jeden pociąg. Co jest jeszcze pojedynczego, takie jedno? There's a river. And on the river, look, under the bridge, pod mostem, there are three boats. And then there is a mountain. And there's a forest. Okay? And there are fields. And there's a tractor. Okay? And there is an animal, a cow. Very good. Kto naprawdę czuje jeszcze się niepewnie tak troszeczkę, to jeszcze raz trzeba patrzeć. I liczyć, tak? Czy mamy liczbę pojedynczą, czy mnogą. Now, look at page 57. It's a map
And it's a Great Britain. It's a United Kingdom, tak? Czyli to jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. And look at the objects on the map. Posłuchajcie, jakie tam występują rzeczy. Oczywiście jest to bardzo uproszczona mapa. Tak troszeczkę powiedzmy, że przypomina, czyli tam, gdzie są jeziora, to rzeczywiście w rzeczywistości są to tereny takie z jeziorami. Natomiast tam, gdzie jest tutaj here, it's London. Ok, czyli tutaj jest Londyn. Usłyszycie opis teraz tej mapy i sformułowanie point to. Point to a tractor na przykład. Czyli wskaż. Point to. Ok? So listen. Track 3.14. Pupils book, unit 7. Exercise 12. Look at the map. Listen, do, and answer. This is the UK. 1. There are mountains. Point to the mountains. Mountains. Point to the mountains. Can you see mountains? Here. Point to the mountains. 2. There are lakes. How many lakes can you see? How many lakes can you see? Let's count. How many? I can see 1, 2, 3, 4, 5. 5 lakes. I can see 5 lakes. There are 5 lakes. Okay? Go on. 3. There are rivers. How many rivers can you see? There are rivers. How many rivers? I can see 1, 2, 3, 4. One in London. There are 4 rivers. 4. There are fields and tractors. Point to the tractors. Point to the tractors. Okay. There is one tractor. 5. There is one. There are boats. How many boats can you see? There are 2 boats. 6. There are forests. Point to the forests. Forests. 7. There's a bus. What colour is the bus? It's a red bus. Of course, it's a red bus in London. There is 1 bus and there is 1 tractor. And there are forests. Ok? Czyli las, zobaczcie, w liczby mnogiej są powiedziane. Ok, dobrze moi drodzy. W zasadzie to by było na tyle na dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo, że oglądacie, że jesteście ze mną, że pracujecie. Bardzo Wam jestem za to wdzięczna. Thank you and see you soon. Goodbye.